No a teraz wracając do tematu achondroplazji. Jestem z tą świadomością, idę w końcu do przedszkola. We mnie buduje się lęk, strach, obawa i przez to gniew, bo się boję, bo ludzie mnie atakują. Jeszcze winią i obwiniają za coś, czego nie jestem winny, jak to już mówiłem wcześniej. Wchodzę do przedszkola, do zerówki. Jestem już w zerówce, no i dzieciarnia jak dzieciarnia. Zobaczyłem, że taki jestem i tyle. No taki jestem. Ja wam powiem, że ja sobie nie przypominam sytuacji, żeby ktoś mnie przez to wyśmiewał, śmiał się ze mnie, dokuczał mi, żebym miał jakichś wrogów w grupie. Nie, po prostu full service. Tam się czułem jak u siebie, fajnie było. Wygłupialiśmy się, raz sobie głowę rozbiłem. No. To była taka jedna tragedia. No ale z wygłupów. No i fajnie jest. No. I w domu też. Ale na zewnątrz już tak nie. Jakieś przedstawienie, ktoś mnie wyśmieje. Kurwa, jaki każe. Jezu, patrz, to się rusza. Rany boskie, w automacie musiało żetonów zabraknąć, jak ci starzy robili. Do 7-letniego dziecka? Taka kpina? Brawo. No po takiej sytuacji od razu biegłem, zanosząc się do domu. Wpadam do domu. No i tutaj kolejna taka dość bolesna sytuacja, bo mojej mamie było przykro, że ludzie mnie tak ranią, a mi było przykro przez to, że moja mama płacze. I tak, w ramionach matki przytulenie to koiło te wszystkie cierpienia, jakie znosiłem na ulicy. Tylko ja wam powiem, że to w tym momencie było, jeżeli ja wymagam jakiejś pójścia pod nożem na stół operacyjny, to te przytulenia tylko uśmierzały ból. A we mnie dalej budowała się, poddawałem się tresurze tego lęku i obaw. Aż w końcu wpadłem na to, że jak ja zwrócę uwagę w sposób agresywny, bezczelny też, ludzie się mnie boją. Ludzie nagle manifestują, dlaczego ja tak wyglądam. No wie, co się patrzysz? Idź prosto. Nikt nie widzieć takiego niskiego? I zaczynam po prostu podejmować walkę. Zaczynam czuć, że muszę ciągły bój toczyć, szukać wyzwań. Dlatego ja wychodząc na ulicę, nie wychodziłem normalnie, tylko szykowałem się na podejmowanie kolejnej walki. Cały czas chodziłem napięty, poczekałem, kiedy ktoś mnie znów zaatakuje, żebym ja mógł się odeprzeć atak. Czyli zaczynają we mnie się budować te mechanizmy ciągłego czucia się w boju. Ja nie wychodziłem tylko na ulicę po to, jak inni beztroską. Ja szedłem tam na wojnę. Mama uśmierzała mnie i mi ból, wynagradzała mi to. Ale nie potrafiłem, nie byłem mi w stanie wtedy jakoś pomóc z tym, jak mam sobie z tym radzić. No. Więc zaczął się mój jakby amatorski program walki z tym, czyli agresja. Bo weźmy prostą sytuację. Jeżeli ja mam psa, zamknę sobie go w końcu, zacznę go bić, tłuc, znęcać się nad nim, to on będzie agresywny. A później nawet osoba z dobrymi intencjami idąca do niego zostanie przez niego podgryziona. Bo zaczyna mi się zacierać obraz, kto jest dobry, a kto zły. Nie, nie ktoś, wszyscy mnie chcą skrzywdzić, dlatego walczę. To tyle na dziś. Dziękuję. Miłego dnia. I jeszcze jedno. Serdeczne pozdrowienia i straszne dzięki mojej papią za to, że mnie zmotywowała. Tak. I to jest przeurocze, że taki mały motylek, a ma tak silne skrzydła, że nawet mnie pociągnęła i bardziej zmotywowała do tego, co teraz robię.